Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Tomek Szwajgert, wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a obecnie od kilku lat dziennikarz. Dziś, drodzy Państwo, wracamy do tematu napiętych relacji pomiędzy prezesem Jarosławem Kaczyńskim a Zbigniewem Ziobrą. Tym razem Ziobro, jak twierdzą nasi informatorzy, zaszedł prezesa od tyłu, to znaczy wbrew obiegowym opiniom pokazującym, że w sondażach partia Ziobry ma 0,7%, tak naprawdę ociera się według niektórych analityków nawet o 5% próg jeszcze bez kampanii. Ziobro przede wszystkim skupił się na przejmowaniu działaczy, porozdawał stanowiska. Na przykład w mieście Nowa Dęba Ziobro ma już 2/3 rady po swojej stronie. Z PiS-u została już tylko jedna radna, czyli w takim jednym miasteczku Ziobro ma 7 do 1. I teraz, drodzy Państwo, on takich miejscowości ma znacznie, znacznie więcej. I to dociera do Jarosława Kaczyńskiego. Jednym z powodów egzekucji Jacka Kurskiego było to, że dopuścił on do zainstalowania ludzi Ziobry, którzy po cichu promowali Solidarną Polskę w regionalnych mediach. Te regionalne media, dla osób, które się nie interesują telewizją, mogą nie mieć telewizją publiczną, mogą nie mieć rozeznania, jak bardzo jest to ważne. To znaczy, tam są takie kanały regionalne. To znaczy, oprócz TVP Info, które jest ogólnopolskim pasmem, są kanały telewizji regionalnych, programy regionalne, w których występowanie jest komunikacją do tego elektoratu, do którego oni chcą aspirować. I w tych miejscach kandydatów PiS zaczęli zastępować ludzie Ziobry. To Jarosław Kaczyński uznał za zdradę. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, na ile te decyzje Jacka Kurskiego były sojuszem, a na ile były wymuszone przez dyktat Ziobry, który go tak trzyma, no, wiele osób mocno za gardło kwitami. W wypadku Jacka Kurskiego, no to przede wszystkim sprawa oskarżeń o pedofilię pod adresem jego syna jest taką sprawą, która no bardzo mocno ciążyła na jego wizerunku, no i działania prokuratury tam nie były, jak wynika z tekstu, który opublikowała Gazeta Wyborcza, takie czyste i oczywiste. Można wręcz zaryzykować hipotezę, że Gazeta Wyborcza postawiła taką hipotezę, że prokuratura tutaj sprzyjała byłemu prezesowi TVP. Tam syn Kurskiego wytoczył co prawda wyborczy proces, natomiast nie wiem, na jakim to się etapie znajduje. W każdym razie, no, bez wątpienia była to mocna karta, kontrolę nad tą sprawą w rękach Zbigniewa Ziobry. Co by nie było, Ziobro potrafi z tego wycisnąć bardzo, ale to bardzo dużo. Teraz Zbigniew Ziobro ma takie dwie możliwości. Po pierwsze, on najwięcej ryzykuje, bo nawet zakładając, że go Kaczyński nie wyrzuciłby z tego rządu, to może się okazać, że pod koniec ich wspólnych rządów nie będzie miejsca na listach dla Zbigniewa Ziobro. Roman Giertych, człowiek, który bardzo dobrze zna Jarosława Kaczyńskiego, uważa, że Ziobro już wie, że nie ma takiej możliwości, aby Kaczyński go wpisał na listę. I dlatego on musi odejść pierwszy, musi zrobić zwrotkę, tym bardziej, że pozwoli mu to odciąć się od nadchodzącego kryzysu. Ja z kolei osobiście też znam Ziobrę, aczkolwiek nie jest to jakaś bliska znajomość. Ostatni raz prywatnie, półprywatnie, w tym sensie, że to były nieoficjalne spotkania, widzieliśmy się w 2006 roku, czyli 16 lat temu. Natomiast mam tam jakieś wyrobione zdanie i trudno mi sobie wyobrazić Zbigniewa Ziobrę, który się strategicznie podaje do dymisji ze względów psychologicznych po prostu.
Umiejętność pozbycia się taktycznie nawet władzy i apanaży jest wyższą szkołą jazdy na wrotkach, mówiąc tak bardzo młodzieżowo. Nie sądzę, żeby była to umiejętność dana Zbigniewowi Ziobrze. On po prostu za bardzo lubi blichtr władzy, za bardzo lubi władzę, za bardzo lubi być ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym. On po prostu wstaje i dodaje mu to jakieś 3 punkty do prezencji, jak wstaje rano. Po prostu patrzy przez lustro i mówi: jestem prokuratorem generalnym, i dzięki temu się po prostu lepiej czuje. Dlatego ja, to jest moja analiza, zaraz oddam ci głos, Tomku. Moim zdaniem nie widzę tego, żeby się Ziobro wyautował. Jest tutaj tak naprawdę, tutaj największym tutaj naszym newsem z tego materiału jest to ukryte poparcie dla Solidarnej Polski, które wynika z bardzo głębokiej, nomen omen, penetracji struktur też pisowskich. Czyli krótko mówiąc, Ziobro podszedł pod Jarosława Kaczyńskiego, podszedł pod PiS i się tam obudował. W PiS jest też panika, bo w PiS po prostu wiedzą, że tych miejsc będzie znacznie, znacznie mniej. Nikt jeszcze nie wie ile, ale wszyscy się spodziewają, że tego może być. No teraz było 236 miejsc. No to teraz może być 170, może być 160, może być 150. Jarosław marzy, żeby było minimum te 185 i żeby nie można było obalać weta Dudy. No ale to też już usłyszeliśmy od pana Donalda Tuska, że weto Dudy wcale nie będzie tutaj możliwe do zastosowania. Ja jeszcze myślę, że my możemy usłyszeć wersję, że w ogóle nie wiadomo, czy Duda jest prezydentem, w związku z tym, o czym my to w ogóle rozmawiamy, ale myślę, że to Duda będzie miał to, usłyszy to kiedyś w zaciszu, żeby się mocno parę razy zastanowił, czy chce tkwić w obozie bezprawia i niesprawiedliwości, czy chce doczekać w spokoju swojego końca, swojej kadencji, która nie wiadomo, czy jest kadencją. No więc, Tomku, Jarosław Kaczyński został zaskoczony silną pozycją Ziobry. Sondaże, drodzy państwo, mogą się wyprostować w momencie, kiedy Ziobro postawi tych swoich ludzi do pionu i no, pokaże tak naprawdę, co zbudował na zapleczu. Jego problemem jest to, że on tak naprawdę odłupuje radykałów z PiS-u. On nie zbiera niczego z boku. Może próbować iść, podszywać się pod jakiś tam elektorat Konfederacji, natomiast tu jego problemem jest to, że Ziobro ma, za przeproszeniem, mordę zamordysty. Nie chciałem powiedzieć mocniej, ale się wyhamowałem, za ten cały napaść na przedsiębiorców przy nielegalnym lockdownie. Krótko mówiąc, ma kłopoty w tym radykalnym elektoracie, bo ten radykalny elektorat antyunijny, do którego aspiruje Ziobro, był również radykalnym elektoratem nie tylko, znaczy przede wszystkim przeciwny zamknięciu gospodarki, przeciwny obostrzeniom i przeciwny atakowaniu przedsiębiorców, którzy słusznie zresztą nie przestrzegali tych obostrzeń, ponieważ one były wprowadzane nielegalnie. A były wprowadzane nielegalnie, bo gdyby zostały wprowadzone legalnie, czyli na przykład wobec przystani wyjątkowym, to państwo musiałoby zapłacić odszkodowanie. Krótko mówiąc, drodzy państwo, Zbigniew Ziobro ma silniejszą pozycję do samodzielnego startu niż Jarosławowi Kaczyńskiemu się wydawało. I co z tego, Tomku, wynika? Szanowni Państwo, Jarosław Kaczyński otrzymał jedną niezwykle ważną informację. Jest to informacja wieloźródłowa, że tak naprawdę odblokowanie pieniędzy nastąpiłoby błyskawicznie, jeżeli by zdymisjonował Ziobrę. Pan minister Ziobro jest w całej Unii Europejskiej synonimem człowieka, który łamie prawo. To ten jest synonimem człowieka, który chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Jak widzicie Państwo, w jaki sposób postępuje Orban. Orban jest pragmatyk. Orban już się dogaduje z Unią, nie ma problemów z reformą sądownictwa. Tutaj Ziobro nie rozumie, kiedy przestać być oportunistą. Ziobro dalej
walczy. To jest to, co ty powiedziałeś, Janku, to są jakieś kwestie osobiste. On nie potrafi się cofnąć. To nie jest taki rasowy polityk, żeby zrozumiał, że no kiedyś trzeba odejść po to, żeby być może później wrócić. Znaczy, Ziobro sobie zdaje sprawę, że jak już raz odejdzie, to już tutaj tylko to, co go trzyma u władzy, czyli część prokuratorów i część neosędziów, od razu się wróci od niego. To już będzie do pierwszego dnia. Jarosław Kaczyński też rozumie to. Jarosław Kaczyński już w zasadzie przestał się obawiać kwitów Ziobry i teraz ma tylko ten bardzo poważny problem, bo wie, że Donald Tusk zapowiedział, że będzie weto nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. I w związku z tym... Wotum, przepraszam. Że będzie wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. I w związku z tym, no, szanowni państwo, jest do przewidzenia, że były rozmowy i już Donald Tusk i Platforma, Klub Platformy Obywatelskiej wie, że tych szabel nie zabraknie, żeby przegłosować to wotum. No i szanowni państwo, Jarosław Kaczyński tak, albo pójdzie w tym kierunku i pokaże, że ci ludzie są jeszcze jego i nie będzie ich odrzucał, albo ma problem, że tych ludzi odrzuci i powstanie mu jakaś kolejny rozłam w partii, bo tych rozłamów jest dużo. Tym bardziej, że w PiS-ie jest naprawdę bardzo poważna frakcja, która domaga się zdymisjonowania Ziobry. Bardzo dużo tych ludzi jest. To są ludzie, którzy już wiedzą, że są zahakowani. Są wściekli na Ziobrę, między innymi, także oni bardzo chętnie mu podziękują. Także Jarosław Kaczyński teraz no, może bronić Ziobry jak Dzierżyński rewolucji. I wielki sobie nawet żartują, że Ziobro miał taką sytuację, że był już tak z Jarosławem Kaczyńskim pokłócony, ale później wiadomo, że tutaj spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim i jak się mówi, że Ziobro ranny potrafił się wylizać, tak jakby to nie brzmiało. Żarty oczywiście. Także szanowni państwo, no tym razem już chyba się nie wylizę. Także tutaj jest poważny kłopot. Jarosław Kaczyński rozumie, no to, że tutaj jakieś szanse na pieniądze z Unii są. No z drugiej strony hamują go te kamienie milowe, bo kamienie milowe dotyczące praworządności. Jarosław Kaczyński jest przygotowany na rząd mniejszościowy i wie, że już wymiarem sprawiedliwości za bardzo nic opozycji nie zrobi. I te wszystkie pomysły Wąsika, ty masz zresztą świetne informacje, ja później poproszę cię, żebyś ty mógł był uprzejmy to powiedzieć. Nie w tym materiale. W kolejnym materiale, że Jarosław Kaczyński rozumie, że ciężko mu będzie złapać opozycję i zrobić te kompromaty jakieś. To już nie działa i to nie będzie funkcjonowało. Natomiast tutaj odwołując Ziobrę, otrzymując de facto część pieniędzy unijnych, no już inaczej również wygląda nasza pozycja na rynku międzynarodowym finansowym. No to już widać, że no już coś się dzieje. No w tej chwili jest tragicznie. W tej chwili jest zapaść. I Jarosław Kaczyński musi wykazać się taką rzeczywiście przezornością polityczną i no lepiej iść z tymi, którzy i tak odejdą i powiedzieć tak, to był mój pomysł, niż powiedzieć nie, ja się nie zgadzam, a oni i tak pójdą. Ja ci powiem w ten sposób, Tomku. Ci, którzy się na tym znają, twierdzą, że jeżeli Kaczyński dostanie pieniądze unijne, to może wygrać wybory. To jeszcze pamiętajmy, nie oznacza wygrania wyborów przez PiS, nie oznacza jeszcze utrzymania władzy, bo w wielu wariantach wygranie wyborów po prostu oznacza tyle, że są najsilniejszym klubem, ale nie mają z kim wejść w koalicję, to raz. Natomiast to jest tak, że Kaczyński bardzo dużo ryzykuje, bo pytanie jest, nawet zakładając, że do pewnego stopnia obie strony będą grały na scenariusz współpracy, że teraz się rozwiedziemy. Pamiętasz, my mieliśmy taki program, w którym sugerowałeś, że do Ziobry leci komunikat, że daj zgilotynować się
dla dobra sprawy teraz, a potem się wróci do współpracy. Wtedy, wtedy była taka opcja, nawet Nadal, obiecywano, ona nadal jest. obiecywano różne apanaże za to. Tak, i ona nadal jest na stole. Natomiast to jest opcja, która jest bardzo ryzykowna przede wszystkim dla Ziobry, dlatego że do wyborów jest jeszcze na razie daleko, nie wiadomo kiedy one są, czy one mają być na wiosnę, czy mają one być na jesieni przyszłego roku. Jeżeli Ziobro wyleci z rządu, to co z jego ludźmi? Czy będzie uderzenie na jego ludzi, takie, o których pisał w 2020 roku Mateusz Morawiecki w tej słynnej korespondencji ujawnionej przez poufną rozmowę .com? Czyli sugerowanie, że będziemy go dojeżdżać, jego ludzi, żeby wymusić głosowanie razem z PiS-em, żeby im zagwarantować miejsca na listach. Tu też jest takie pytanie, na ile oni są przywiązani do Zbigniewa Ziobro. Ja myślę, że Zbigniew Ziobro sam tego nie wie. Drodzy Państwo, to jest taki test, crash test. To znaczy, ja pamiętam takie, że Ziobro miał gigantyczny problem z tym, że jego, jak mu się wydawało, wychowanek Andrzej Duda, kiedy oni odchodzili z PiS-u, został przy Jarosławie Kaczyńskim. No i Janku, to... przepraszam, Ziobro miał olbrzymi problem, kiedy jego, no taki, można powiedzieć, najważniejszy człowiek, pan Święczkowski, powiedział: ja dziękuję, ja chcę iść do Trybunału Konstytucyjnego. To też jest takie, znaczy umówmy się, to nie jest Trybunał Konstytucyjny i pan Święczkowski się zdziwi. No, ale wiesz, ci wszyscy państwo zachowują się tak sądzą, że oczywiście oni mogą łamać prawo, oni mogą łamać konstytucję, a w stosunku do nich to nie, oczywiście to jest tak, że inaczej. Oni... Będą zachowane te prawa, nie, które znaczy oni inaczej. Ustali. To jest złamane. No właśnie, inaczej, bo to jest tak, że oni uważają, że nie wyliczy, że niezależnie od tego, że zostali wybrani ze złamaniem prawa, złamaniem konstytucji, to ta sama konstytucja, która została złamana przy powoływaniu i przy tworzeniu tych ciał, w których uczestniczą w sposób nielegalny, chroni ich przed odwołaniem i przed unieważnieniem ich wyboru. I to jest nielogiczne, bo tak jak ja już wspominałem, nie można się włamać komuś do domu, wymienić zamków i następnie ogłosić, że chroni ciebie ustawa o zakazie eksmisji, o... No to jest bardzo, bardzo taki klarowny przykład. Tak, bo to jest tego, bo i ta, oni tak uważają. No myśmy się tu wprowadzili co prawda nielegalnie, ale wy nas nie możecie wyrzucić. No to jest pytanie takie, jakim tytułem w ogóle zajmujecie to mieszkanie i to jest tak, jakim tytułem zajmujecie te posady. I są niestety prawnicy, którzy uważają, że należy łagodnie. Nie, nie należy łagodnie, należy zrobić tak, jak mówił pan profesor Wojciech. Janku, pozwolę się z tobą nie zgodzić jeszcze w jednym przypadku, bo ty powiedziałeś, że jak Kaczyński dostanie pieniądze, to Kaczyński wygra wybory. Nie, Tomku, przepraszam ciebie, ja powiedziałem dokładnie w ten sposób, że jeden z moich rozmówców powiedział, że jeżeli Kaczyński otrzyma pieniądze, to może wygrać wybory, a ja powiedziałem, że nawet gdyby przyjąć tą wróżbę za prawdziwą, to wygranie wyborów nie oznacza utrzymania władzy. Ja akurat się z tym nie zgadzam, ale z innego powodu. Dlatego, że uważam, że wtopa gospodarcza będzie niestety tak duża, to państwo, którzy oglądacie nas i słuchacie, to wiecie o tym, że mówimy od wielu miesięcy, że poziom kryzysu jest niedoceniany. Ja od razu mówię, że po tym, jak ten nasz rząd prognozuje jeszcze cały czas dodatni wynik PKB, czyli wzrost polskiego produktu krajowego brutto w przyszłym roku, pojawiły się już oficjalne... Tworzenie takiego budżetu jest karalne. Kończę myśl. Że pojawiły się już oficjalne badania, oficjalne prognozy, a między innymi agencji Moody's, która ocenia, że Polska straci 0,2% PKB w przyszłym roku. Moim zdaniem straci od 3 do 6, a wszystko będzie zależeć od tego budżetu, który oni przeprowadzą, od tego, czy będą dalej drukować puste pieniądze, czy nie. Janku, szanowni państwo, tutaj musimy cały czas brać pod uwagę jeden argument, który naprawdę w
bardzo wpłynie na to, że Kaczyński przegra te wybory. Bo wybory jakieś będą musiały być, czy wcześniej, czy później. Ja cały czas optuję, że jeszcze tutaj będzie zobligowany do tego, że te wybory będą dużo wcześniej, że praktycznie nie będzie rządził w tym roku. Szanowni, zobaczymy. Nawet, szanowni Państwo, przecież tak jak powiedział słusznie pan profesor Grabowski, że tutaj jednym z takich niedocenianych czy ewentualnie ukrywanych kamieni milowych jest to, że muszą pokazać i wszystkie środki pozabudżetowe muszą wrócić do budżetu. Dla nich, jeżeli te wszystkie fundusze, te wszystkie środki wyprowadzane poza budżetem, a sam wiesz, że to w zasadzie drugi budżet, będą jawne i dostępne dla posłów, no to jest, szanowni Państwo, no to jest zabójcze dla PiS-u. Będzie wiadomo, że na masową skalę defraudowali pieniądze, bo tak musimy sobie powiedzieć, po prostu kradli. I to jest ewentualnie, jeżeli nie kradli, no to co najmniej nietransparentnie te pieniądze wyprowadzali z budżetu. Dlatego, szanowni Państwo, ten kamień milowy najbardziej boli Jarosława Kaczyńskiego. I tutaj zwróćcie Państwo uwagę, że również wtedy będzie kontrola unijna nad środkami, w jaki sposób są wydawane. Bo tutaj, no przecież zobaczcie, do tej pory Ziobro nie chciał wpuścić prokuratury europejskiej, która we wszystkich krajach wszędzie funkcjonuje. On nie chciał się zgodzić na to. Czyli tutaj mogą, no chociażby gdyby tutaj mogła działać prokuratura europejska, inaczej by wyglądała sprawa Czarneckiego i innych. Tutaj, szanowni Państwo, takich tematów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dlatego ja jestem przekonany, że Kaczyński, pomimo tego, że otrzyma te pieniądze z Unii, jeżeli miałby otrzymać, bo naprawdę to już chodzi, już czekać nie można, bo Polska czeka zapaść, ty już, Janku, sam najlepiej o tym wiesz, to te pieniądze będą bardzo mocno kontrolowane. I te pieniądze będą w ten sposób wydawane, że będzie miał bardzo poważny problem, żeby w jakiś sposób je spożytkować bezpośrednio na wybory. Jedno, ja wiem, co mi powiesz, jaki argument, i za chwilę oczywiście powiesz, że osiągnie to, że ustabilizuje się sytuacja na rynku finansowym i będziemy mogli pożyczać pieniądze na mniejszy procent. Ale w ogóle będziemy mogli pożyczać pieniądze, bo na razie państwo, oni jeszcze nie zapodali procentu, po którym chciałby ktoś im pożyczać. No właśnie, dlatego wiesz, no, to jest kluczowe dla nas wszystkich. Tu już się bawić nie można. I przecież wiadomo, że no, ty masz dokładne dane i ty się w tym specjalizujesz, że musimy pożyczyć około 400 miliardów złotych. No to jest olbrzymia, olbrzymia kwota. No, szanowni Państwo, no to jest wielki, wielki problem, a nie ma skąd. Nie ma skąd. Zwróćcie Państwo uwagę na to. To jest tak, że jest gdzie pożyczać, tylko problem polega na tym, że Polska zaczęła być w tej chwili postrzegana jako państwo o gigantycznym ryzyku finansowym. Z bardzo prostej przyczyny, ponieważ zarządzający polską gospodarką kierują się abstrakcyjnymi czynnikami. Jeżeli ktoś nie chce wprowadzać tego KPO, no to będę na większość z tych punktów KPO, oni się w ogóle pozgadzali, tylko tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, oni się upierają przy, ich bolą dwa punkty. Jeden to ich bolą te sądy, a drugie to ich bolą ten punkt dotyczący konsolidacji budżetu, który tak naprawdę oznacza kontrolę nad wydatkami z Banku Gospodarki Krajowej. Oni tam po prostu robili rzeczy, z których nie chcieli się tłumaczyć przed Sejmem. To jest tak, że jak coś przechodzi przez Sejm, to jest wydatkiem publicznym i można żądać, domagać się ujawnienia tego. Ziobro, jak Państwo wiecie, w tej chwili cały czas na przykład kluczy i stara się nie odpowiadać na pytania dotyczące wydatków z tego Funduszu Sprawiedliwości. Za ten Fundusz Sprawiedliwości, no to tylko wystarczy popatrzeć na raport NIK-u, żeby wiedzieć, że tam się skończy zarzutami karnymi po zmianie władzy. Dokładnie.
Pytanie jest takie, czy Ziobrze, który się jak zwykle wydaje, że, bo Ziobro ma taki system, że on po prostu gdzieś tam znajduje jakiegoś łosia, na przykład jak Michał Woś, który podpisał mu, tak chyba, nie wiem, czy Woś, Pod widzę, Pegasusem, pod tak, Pegasusem. tak mu się podpisał pod Pegasusem i on myśli, że to zdejmuje z niego odpowiedzialność. To też jest naiwne, bo to zdejmuje odpowiedzialność, jeżeli ktoś chce przymknąć oko. Bo tak naprawdę fakt, że się uchylasz od podpisania czegoś, o czym wiesz, że jest bezprawne i pozwalasz to podpisać i wdrożyć, czyni cię współodpowiedzialnym. To, drodzy Państwo, to jest trochę tak jak z nieudzieleniem pomocy ofierze wypadku. To jest, drodzy Państwo, to jest karalne. To jest, więc jak jesteś urzędnikiem państwowym, który w zakresie obowiązków ma nadzór nad przestrzeganiem prawa i widzisz, że jest w twojej obecności łamane prawo, a ty robisz tak, żeby tego osobiście nie podpisać, tylko kierujesz to do podpisu drugiej osoby, no to Zależnej od siebie, tak, ewidentnie. zależnie od siebie, to nie, to jest tak, wystarczy po prostu, że prokuratura może to postawić zarzut Bractwo kierownicze, tak. Tak, dlatego że to nic z tego nie wynika. Po drugie, ja myślę, że ten pan Wosiak przyjdzie co do czego, to nie będzie już się tak dowcipkował sobie, że ma Pegasusa z szafki, tylko oni wszyscy jak dojdą do wniosku, że panem zaczął ponosić odpowiedzialność, to zepnie się nawet i szukanie, dogadywanie się. No bo. Znaczy, panika jest w otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego. Potwierdzam, Janku, to co ty mówiłeś, bo to jest twoja informacja i potwierdzam tę informację, że Jarosław Kaczyński jest naciskany ludźmi, którzy naprawdę zaczęli. Oni się boją nie tylko utraty stanowisk, oni się boją rozliczenia, bo oni się dopuszczali przestępstw. Jak na przykład patrzymy, jak taki na przykład Pereira, czyli propagandzista Kwili, no to do niego zaczyna dochodzić, że drukowanie informacji, które zostały ukradzione z czyjegoś telefonu, tak jak na przykład drukował kradzione rzeczy z telefonu pana senatora, wcześniej wtedy, kiedy drukował to posła Krzysztofa Brejzy, który był szefem kampanii, jeżeli jest przestępstwem po prostu. Tu mamy do czynienia po prostu z dystrybucją materiałów kradzionych. To nie jest tak, drodzy Państwo, że ktoś może się nam włamywać na telefony i na przykład nagrywać nasze rozmowy dookoła i następnie dystrybuować to i twierdzić, że wykonuje pracę dziennikarską. I to jest w ogóle działanie, całość tego procederu włamywania się na telefony i przekazywania tych informacji do mediów jest działaniem w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Tak, Przynajmniej Wojciech. będzie musiał Janku zeznać, czy on kompilował te materiały, czy takie otrzymał. On może sobie niczego nie zeznawać, ale ja bym na miejscu tych, co mu dawali te materiały, to ja bym nie myślał o tym, że pan Pereira twardo weźmie winę na siebie i nie wskaże żadnych wspólników. Ja myślę, drodzy Państwo, no nie, no, Polska jest państwem, będzie państwem prawa i będzie miał prawo zachować milczenie, jeżeli taka będzie jego wola. Natomiast jeżeli będzie chciał się domagać tego, to będzie musiał powiedzieć, kto mu przekazał te materiały. Wiesz, ja słowo słyszę, będzie miał prawo zachować to miauczenie swoje. Będzie miauczał, tak, będzie miauczał, tak, będzie Jeżeli miauczenie, będzie tak. miał, to, że będzie miauczał, to... Prawo do miauczenia już miauczy, Ja a teraz będzie bardzo miauczał, przypomnę tak. Państwu, którzy nie pamiętają albo nie oglądali naszych wcześniejszych programów, my wspominaliśmy, że Pereira wspólnie z Pawłem Miterem brał udział w prowokacji przeciwko sędziemu Milewskiemu. Prowokacji, która skompromitowała tego sędziego, który był prezesem sądu, bo pokazała go jako dyspozycyjnego wobec władzy. Paweł przez telefon podszył się pod pracownika kancelarii szefa kancelarii premiera Tomasza Arabskiego. No i sędzia podjął z nim rozmowę, której nie powinien był podejmować, na temat jak najbardziej dogodnych terminów i domyślę również innych rzeczy, które sobie życzy kancelaria premiera w tej sprawie. I to doprowadziło, że to podszywanie się Tak. doprowadziło do tego, że on dostał zarzuty i Pereira przyszedł do Pawła Mitera płakać, żeby nie ujawniał jego dosłownie.
nie ujawniał jego udziału w tej sprawie, bo on ma małe dziecko i nie może trafić do aresztu, nie może pójść siedzieć. Paweł to zrobił i drodzy Państwo, żeby nie było jak w każdej, żebyście Państwo wiedzieli, jakich ludzi, jacy ludzie służą Jarosławowi Kaczyńskiemu. No i minęło te kilka lat. W międzyczasie oni się wszyscy powoływali z PiS-u, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim, Ten przykład, nawet nazwisko Pawła było wymienione. jako dowód patologii polskiego sądownictwa i konieczność reform, po czym prokuratorzy podlegli Ziobrze wytoczyli przeciwko Pawłowi Mitterowi oparty na tych akt oskarżenia, wynikający z tego, że po prostu dopuścił się prowokacji, która nie była w interesie publicznym, podszył się pod pracownika kancelarii premiera i na tej bazie żądali jego skazania. I w końcu im się to udało. Tam na samej końcówce tego procesu naciskany Ziobro wycofał się z popierania tej apelacji, ale był moment taki, że w pewnym momencie, uwaga, sąd pierwszej instancji uniewinnił Pawła. Oni i tak złożyli apelację, ludzie Ziobry, to widzieliście Państwo, jak Ziobro chciał, to po prostu walnął pięścią w stół i zdegradował prokuratora, który próbował postawić zarzuty w sytuacji, która nie do końca była taka jasna, jak to przedstawiały media. Mówimy o sytuacji tego, no wiadomo było, że ktoś wtargnął do nich, do domu, natomiast jak tam wyglądało, prokuratorzy próbowali wyjaśniać, jak naprawdę wyglądał tam incydent z użyciem noży, czy to była samoobrona, czy ten, bo ten również atakujący też wzywał policję. W każdym razie Ziobro, wyczuwając klimat, wyczuwając to, że ludzie będą stali po stronie tego, który broni prawa do bezwzględnego obrony. Ja akurat, drodzy Państwo, zawsze byłem za tym, że mój dom, moja twierdza, tylko takie rzeczy trzeba bardzo mocno komunikować, że tak jest. I że ludzie muszą mieć świadomość tego, że wchodząc na inny teren, po prostu się narażają na to, że są potraktowani. Bo to tak jest w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, jak ktoś mi wczoraj. Home is my castle. Tak, ale chodzi o to, że tam jest tak, że można najpierw strzelić, a potem zapytać, kto idzie. No, w Polsce póki co jeszcze nie. W każdym razie Ziobro pokazywał wielokrotnie, że posiada zdolność do ręcznego sterowania. W tym wypadku zrobił, nie pomógł Pawłowi Mitterowi, pomógł Dorocie Kani z wycofaniem kasacji w sprawie, która była, nazwijmy to, bardzo kontrowersyjna, była skazana przez pierwszą instancję. Pomógł też Wojciechowi Sumlińskiemu, gdzie też prokuratura chciała złożyła kasację, albo przygotowała, ale chyba złożyła w ogóle do Sądu Najwyższego w sprawie uniewinnienia Sumlińskiego i też mu pomógł, też wycofał tą kasację. I teraz, drodzy Państwo, Dużą ilość spraw, no na przykład cała człowiek, zatrzymywana sprawa Mejzy, ale mnóstwo rzeczy. on ręcznie jak Tak. chce, potrafi z tego. I Mitterowi nie pomogli. I teraz, drodzy Państwo, ten Peregra, który dzięki Mitterowi nie miał zarzutów, nie był w żaden sposób. A gdyby Mitter w ogóle zostawił go ze sobą, to na pewno by z tej sprawy nie został skazany, bo przecież nie pozwoliliby, żeby włos z głowy spadł Perejrze. Dlaczego Mittera skazali? Z dwóch powodów. Po pierwsze, nie chciał zostać ich propagandistą, a po drugie, oni się strasznie bali tej sytuacji, że ktoś będzie takie prowokacje przeciwko nim urzeczywistniał, przeciwko ich sędziom, dzwoniąc, powołując się, i chcieli mieć taki wyrok, który będzie odstraszał wszystkich od naśladowania Pawła Mittera, żeby się na przykład podszywać, że dzień dobry, dzwonię z gabinetu pana ministra Ziobry, wie pan, tutaj jest sprawa, jest tutaj, nasz dziennikarz ma tutaj sprawę w państwa referacie, trzeba to jakoś szybko posprzątać. Oni się bali po prostu takich rzeczy, że któryś z tych ich mądrych neosędziów po prostu wpadnie w coś takiego i będzie jedna wielka kompromitacja tego całego systemu ręcznego sterowania, który oni wprowadzali. To był kolejny powód. No i teraz Państwo macie tego Pereirę, to już tak zakończąc. Ten Pereira nie dość, że wtedy wybłagał u Pawła, żeby wziął ten wszystko na siebie. Nie dość, że mu nie pomógł, kiedy był tutaj prominentnym człowiekiem władzy, to jeszcze dodatek wykorzystał okazję i go pobrutalnie, bezprawnie atakował z portalu TVP Info, faceta, który wziął na siebie i. Szuje, po prostu szuje, takie Nie, szuje. to jest takie obrzydliwe, obrzydliwe z najgorszych możliwych materiał ludzki. Ja już nawet nie chcę w tej chwili używać słów. Państwo sobie sami znajdziecie to w słowniku albo w głowie. Jak się nazywa facet, który robi coś takiego, że człowieka, który wziął ich wspólną akcję na siebie, żeby on nie ponosił odpowiedzialności karnej, atakuje później
nie pomaga mu przy tej władzy. No to państwo Jesteś sami. podły, Pereira, jesteś podły i mam nadzieję, że już Jest niedługo małym człowiekiem. będziesz przepiszony za to mały, podły człowiek. W każdym razie mamy tutaj taką sytuację, że Ziobro jest silniejszy niż się wszystkim wydaje. To też jest zagrożenie dla Jarosława Kaczyńskiego. Pytanie jest takie, ja nie znam odpowiedzi na to. Pytanie jest takie, czy Ziobro rozpatruje start samodzielny? Czy jest gotowy walczyć o głosy samodzielnie? Ja nie wiem, jaki on ma pomysł. Pytanie, jak się zachowa ojciec Rydzyk? Ojciec Rydzyk ma w zwyczaju nie kłaść się do grobu z bohaterami swoich opowieści, jeżeli widzi, że oni do tego grobu zmierzają. W mojej ocenie PiS i formuła tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, która prawicą nie jest, ja jeszcze raz Państwu powtarzam, to nie jest spór błahy, dlatego że Jarosław Kaczyński po prostu wykorzystał szyld. Wykorzystał szyld prawicy i skompromitował go. Wykorzystał szyld uczciwości i też go skompromitował. On to zrobił dlatego, że Jarosław Kaczyński nie walczy o ideę. On walczy po prostu, dla niego poglądy, które głosi, powiem Państwu w ten sposób. Gdyby on wiedział, że głoszenie poglądów o braku dyskryminacji LGBT i o tym, że to powinno być wszystko fajnie i że nie powinno się ludzi dyskryminować, że to byłoby popularne i dałoby mu przewagę w parlamencie, to on by to głosił. Drodzy Państwo, chodzi o to, żebyście zrozumieli podejście Jarosława Kaczyńskiego. On się kompletnie nie przywiązuje do swoich poglądów. Dla niego. Firma, Janku, ja wielokrotnie mówię, PiS to jest firma. No I to on jest ma tak, wszystko. znaczy oni po prostu mają produkty. Oni mają produkty, oni sprzedają coś, co dla nich przychodem są słupki wyborcze. Dokładnie. Oni potrzebują po prostu sprzedać narrację, która im się sprzeda. Dlatego w 2006-2007 roku sprzedawali narrację integracji europejskiej. I 8. Ja przypomnę, i 9. Przypomnę. Tą ustawę, która tą, to, to prawo, które było cesją suwerenności, wynegocjował traktat lizboński, bo był cesją suwerenności. I drodzy Państwo, ja akurat o tym mówiłem, nie zajmując stanowiska, czy to jest dobrze, czy źle, tylko akurat mając pretensje do tego, że nie dyskutujemy na temat tej cesji suwerenności, tylko po prostu się to załatwia, można powiedzieć, nad głowami ludzi, bo PiS wtedy dążył do tego, żeby nie było głosowania w tej sprawie, bo uwaga, była wielka szansa, że jeżeli dojdzie do głosowania, to Polacy tego nie przegłosują. I taki numer zrobiono w Irlandii, gdzie w pierwszym głosowaniu traktat lizboński przepadł. I musieli, żeby to przepchnąć, musieli zrobić kolejne głosowanie. I z kolejną, to takie trochę, drodzy Państwo, tak mówiąc w sposób tego, to tak mało demokratyczne, że głosujemy, dopóki naród się z nami nie zgodzi, a jak się zgodzi, to przestaje głosować. Wyniki głosowania będą takie, że nam Tak, się spodoba. jak być powinny. Więc skoro były problemy w Irlandii, a oni uważali, że Polska jest pod wieloma względami podobna do Irlandii, bo też kraj taki katolicki, tutaj tradycyjny i tak dalej, to mogą być problemy w Polsce, więc postanowili, że to zostanie załatwione na etapie parlamentu. I tak zrobili. To zrobił Kaczyński. On się ostatnio gdzieś tłumaczył podczas tych swoich rewit objazdowych, że on to zrobił dlatego, że to był jedyny sposób, żeby jego partia pozostała w mainstreamie, czyli że mogłaby w ogóle walczyć i sięgać po władzę, bo gdyby to kontestował, gdyby to zrobił, to w ogóle by wypadli i się przestali. Czyli to tak jak ty powiedziałeś, dla niego pozostanie na rynku jest ważniejsze niż ideały. Czyli, drodzy Państwo, skoro podpisał się i wynegocjował coś, co dzisiaj nazywa, i to jest zgodne z prawdą, cesją suwerenności i oddaniem suwerenności, bo oddali. Tylko ja też wszystkim zawsze mówię, że to pytanie, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Podawałeś fajny przykład litewski. Bardzo Tak, to. żebyśmy w 1386 roku nie dość, że oddaliśmy część suwerenności na rzecz Związku Unii Personalnej na początku, która później się przerodziła w Unię realną na przestrzeni tam prawie 200 lat. I ta Unia Polsko-Litewska, no, była cesją suwerenności. Mało tego, drodzy Państwo, wyraziliśmy zgodę, aby szefem tego państwa został król, władca tego obcego nam państwa.
Jeszcze na dodatek dosyć świeżej daty chrześcijanin, ponieważ w okazji dopiero małżeństwa z Polską, czyli to było też takie dosyć wyzwanie. Natomiast panowie ówcześni, którzy rządzili Polską, ówcześni możni, mieli bardzo dobry pomysł, jak jednym mariażem załatwić ileś problemów Polski. Po pierwsze, zakończyć najazdy od północy i od wschodu. Po drugie, wziąć dwa ognie zakon krzyżacki. To już tak naprawdę, to wiecie Państwo, informacja o Unii Polsko-Litewskiej to po prostu musiała sprawić zakon krzyżacki naprawdę pogrzebowy nastrój. Palpitacje serca, tak. Nie no, ktokolwiek cokolwiek zna się na polityce i na mapach, to wiedział, że już jest przerąbane w tym momencie. Że moment, w którym... Tak, masz rację, Janku. Ja tutaj chciałbym powiedzieć tylko o jednej rzeczy, którą powinien zrozumieć Jarosław Kaczyński, to będzie do niego bezpośredni apel. Panie Kaczyński, niech pan zrozumie. Ziobro 15 minut po tym, kiedy usłyszy, że jest odwołany, nie znaczy nic. Rozumie pan? Nie ma pan problemu Ziobry. 15 minut po tym nie znaczy nic. I Ziobro też to rozumie. Dlatego Ziobro teraz wprowadził tę ustawę. Ty miałeś rację, Janek, że nawiązało się do tego, że będzie chciał, żeby go Kościół chronić. Bo dlatego przeforsował i forsuje tę ustawę dotyczącą karania za działania przeciwko Kościołowi i nie, religii. Przecież wierzę. To w ogóle, czy to jest jakiś Tak. absurd? Jakiś absurd, ale to jest jego obrona, która no, okaże się pewnie nieskuteczna, bo na siłę tutaj nic się nie da zrobić. Ale to znaczy w ogóle po pierwsze ja tylko przypomnę, że Polacy naprawdę mają dużą tradycję do jakiejś tam wolności. To nie chodzi o to, że ja jestem przeciwny temu, żeby ludzie obrażali, robili ludziom przykrość, deptanie jakiejś świętości, wrzucanie tego na Instagrama czy tam na jakieś inne media społecznościowe i cieszenie się i robienie. To jest po prostu tania prowokacja obliczona na to, że ktoś pobiegnie z tym. To jest tak naprawdę dla mnie osobiście... Nie, jest to poziom, ja zawsze mówię w takiej sytuacji... Nie. Lansować się na tym w ogóle, wiesz, znaczy, że ja zawsze w takiej sytuacji okazja, mówię, czy jakieś tam... jak jesteś taki odważny, mówię, bo to kiedyś nawet napisałem do Nergala, że jak jesteś taki odważny, to sobie zrób to samo z Koranem i zobaczymy, jaki będziesz... Bo to okazuje się, że drodzy Państwo, że wykorzystując fakt, że chrześcijanie są dużo bardziej kulturalni i już troszeczkę mniej poważnie traktują swoją wiarę i nie są takimi zakapiorami, no to Nergal jest odważny. Gdyby zrobił to samo, drodzy Państwo, z Koranem, to śmiem obstawiać, że mógłby sobie wyraźnie skrócić życie, dlatego że wystarczyłoby po tym, żeby ktoś to po prostu wrzucił do jakiejś strony internetowe muzułmańskiej. Zaraz by tu przyjechało jakieś paru takich, co to uważa. Janku, nie ma daleko. Niech wejdzie w butach do meczetu w Berlinie. Wystarczy, to jest blisko. Pozamiatane. No to jest... Masz odwagę i zrób to. No, już po co to? Masz prawo mieć swoje nie, bo poglądy. To takie, wiesz, bo to jest takie właśnie gadanie, że on szydzi z religii. Nie, on szydzi z tych religii, z których można szydzić bezpiecznie. Natomiast... Tak. To jest przykre, ale to jest zupełnie inna dyskusja. A po prostu Ziobro się tu próbuje lansować. Tylko że problem z Ziobry jest taki, że on, jeżeli rację mają moje wiewiórki, które dosyć tutaj dobrze analizują i patrzą na Ziobrę, no to on ma tutaj bardzo silne struktury. Natomiast jego problem polega na tym, że jakbyś powiedział, popatrzył na niego, to nie masz jakiejś opowieści. Bo jeżeli popatrzysz na 7 lat Ziobry, co panu udało się osiągnąć przez te 7 lat? I tu jest pewien problem. Bo co panu się udało osiągnąć, panie Ziobro? I tu jest, jak on opowie... No, rozpieprzył wymiar sprawiedliwości. Tak, a nie ma tak. Na wyroki się czeka dłużej. Jest gigantyczny wzrost przestępczości. Gigantyczny. Fakt, bo Ziobro może powiedzieć tak. Ustawiłem swoich ludzi. Ustawiłem siebie, rodzinę. 15 minut po odwołaniu Ziobry nie ma tych ludzi, Janku, właśnie, to muszą zrozumieć wszyscy. No, ale właśnie o to chodzi, że wiesz, Jarosław Kaczyński miał jakąś opowieść.
Jarosław Kaczyński miał opowieść, która była kompletnie nieprawdziwa, to znaczy, że walczy z układem postkomunistycznym i walczy z nim tak zajebiście, że wybrał najlepszych fachowców do likwidacji układu postkomunistycznego, czyli tajnych współpracowników i byłych członków PZPR. Słuchaj, ja to rozumiem. Ty, Tomku, też to wiesz o tym, że któż jest lepszy do walki z kryminalistami niż byli kryminaliści doskonale Tak, no znajomi? komisarz Widok, no przecież to wystarczy poczytać, oczywiście. Właśnie. No. Rewelacyjnie, oczywiście. Albo Kevin Mytnik Prawda? do Świetnie. kolowania na najsłynniejszy haker w historii Stanów Zjednoczonych, którego Porobił porządek w internecie przez pewien czas. Tak. od 30 lat pomaga wymiarowi sprawiedliwości łapać swoich następców, zanim staną się groźni. No i to trzeba mieć pewien określony sposób. Wiadomo, że jeżeli masz takich ludzi, którzy wiedzą, jak tamta strona myśli, to jest OK. No więc w każdym razie. Jarosław Kaczyński miał jakąś opowieść. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, jaka jest opowieść Ziobry. Ziobro próbuje być bardzo antyunijny, natomiast no, robi to Januszem Kowalskim, któremu zaraz tam wyciągają parę ciekawych spółeczek, w których brał pieniądze, jakieś szkolenia, w których brał udział. I to są takie rzeczy, które są kompletnie niewiarygodne. Te jego poglądy Ziobry są kompletnie niespójne. Ta opowieść o tym, dlaczego Solidarna Polska ma być tym, Solidarna Polska, która była w rządzie, który od 7 lat robił określone rzeczy. I ta Solidarna Polska po prostu z tym swoją opowieścią, ona nie ma, jej nie ma na czym zaczepić. Ona jest taką partią, takim PSL-em w zarodku. Czyli Janku, jest na czym. Kasa. Oni no właśnie wszyscy mówię, ale widzisz. tacy. Mówię, PSL. Kiedyś Polskie Stronnictwo Ludowe słynęło z tego, że każdy, kto tam się zapisywał, miał się dobrze, jego rodziny miały się dobrze. I zdaje się, że Ziobro proponuje, tylko że chodzi o to, że on jest jeszcze za mały na tego typu rodzaju partię. To znaczy pod hasłem poprzyj nas, zapisz się, a my ci załatwimy robotę twojej rodzinie. To jest taki chyba. Ja w ogóle nie widzę innego, Tomku, sensu, no bo najlepsze to jest to, jak on po 7 latach ogłasza, nawet mi się, drodzy Państwo, jeszcze nie chciało czytać tej ustawy, dla kogo on to zrobił, bo nie wierzę, że dla ludzi. W każdym razie ogłasza, Antylichwiarstwo. tak, że ogłasza, że skończył z lichwiarstwem. No, drodzy Państwo, facet jest od 7 lat przedstawicielem większości parlamentarnej, która ma maszynkę do liczenia do głosowania i chwali się, że mu 7 lat zajęło skończenie z wyzyskiem Polaków. Ja, drodzy Państwo, w takiej sytuacji bym zapytał, chłopie, ale co ty przez 7 lat robiłeś? No i to jest takie pytanie dosyć śmieszne, no bo co on jeszcze osiągnął? No, w sądach jest gorzej, w prokuraturach jest gorzej, przestępczość rośnie. W zasadzie ja nie wiem i. A Zbigniew Ziobro generalnie atakuje Unię Europejską, to jest jedyne, co robi, i głosi konieczność ochrony chrześcijan w sytuacjach, w których polski biznes zdycha, między innymi przez to, że Ziobro wspierał wprowadzanie obostrzeń, wspierał zamykanie gospodarki. I jeszcze na dodatek jedna rzecz. Nasyłał na przedsiębiorców, którzy legalnie działali, bo legalnie w oparciu o prawo, nasyłał po prostu ludzi do zamykania ich biznesów, do zamykania. Mało tego, dał dyspozycję, aby żądać aresztów dla tych przedsiębiorców. W kilku wypadkach tam były wnioski aresztowe. Tam sądy się, z tego co pamiętam, się nie przychylały do tych wniosków, ale on próbował, żeby zastraszać ludzi, czyli świadomie łamał prawo. Wiedział o tym, że to ci ludzie mają prawo po swojej stronie, mimo to taką brutalną siłą próbowali, bo to jest, drodzy Państwo, tak. Ja na przykład wiem, na przykład jak gdzieś tego, że mam prawo po swojej stronie, na przykład jak mnie Cezary Gmyz oskarża, że ja go pomówiłem, bo nazwałem wrzutkę przez niego plakatu Żydzi wszyscy z podpisem z dedykacją dla Stanisława Gawłowskiego, to on oskarżając mnie prywatnie z 212 i wygrywając pierwszą instancję, bo uwaga, sędzia była żoną prawnika TVP, prawnika Jacka Kurskiego. A jej wspólnik, jej męża jest szefem biura prawnego TVP i te związki są po prostu widoczne gołym okiem. Pani sędzia się nie przyznała do tego, nie wyłączyła się. Sąd mi odpisał, że TVP to nie Cezary Gmyz, w związku z tym się nie musiała wyłączać. Niby werdykt, który jest w mojej ocenie zbrodnią sądową, ale ja mam świadomość, jakby to ujmując, tego, że no ja jestem tutaj, działam w interesie publicznym i wiem, że jak mam nadzieję, że w Polsce, jak nie w Polsce, to w Strasburgu dostanę gigantyczne w tym momencie odszkodowanie za
bezprawne skazywanie mnie i bezprawne działania, bezprawne kneblowanie mnie wobec ewidentnej promocji antysemityzmu. Zresztą w kontekście tego, że Cezary Gmyz po twoich zeznaniach, łamiąc prawo, zeznania były niejawne, napad na Tomka Szwajgierta w kontekście plakatu Żydzi wszyscy, wyzywał go od synów gnidy. No, drodzy Państwo, sąd nawet tego nie wziął pod uwagę, więc już nawet taki kontekst też nie otrzeźwił. No bo oczywiście było zamówienie i było wykonanie tego zamówienia, ale on, mając świadomość właśnie, że nie ma racji, właśnie dopina takie rzeczy i próbuje szukać takich sędziów jak ta pani Dryl, którzy by klepnęli na przykład takiemu człowiekowi, któremu oni tam zatrzymują go i w ten sposób chcieli forsować bezprawne działania. Bo tak? Już wiemy o tym, że te lockdowny były bezprawne. My to już wiemy. My już wiemy o tym i wtedy też wiedzieliśmy. I oni też wiedzieli, że te lockdowny były bezprawne. Dlaczego nie wprowadzali lockdownu zgodnie z prawem? Dlatego, że wtedy byłyby wypłaty odszkodowań z automatu. A oni je wprowadzili po to, żeby, przynajmniej za drugim razem to już 100%, żeby dotować własnych kolegów po raz pierwszy bez żadnych oporów. Lockdowny nie miały żadnego uzasadnienia medycznego, a potem się okazało na dodatek, że jeszcze szkodzą. Czyli nie dość, że nie pomagają w powstrzymaniu, rozprzestrzenianiu się wirusa, to jeszcze na dodatek szkodziły w takim zwanym zakresie chorób, takich śmierci na inne rzeczy, bo odcinały ludzi od możliwości lekarskich, odcinały ludzi od pieniędzy, a pieniądze to też jest poziom życia. Powodowały stresy związane z plajtowaniem biznesów. Stresy powodowały też zawały serca, powodowały choroby, powodowały też uzależnienia. Te wszystkie rzeczy po prostu w ogóle nie wzięto pod uwagę społecznych skutków, społecznej katastrofy, do której doprowadzili. I Ziobro na tym patronował temu. I on, no, próbując iść do elektoratu, który jest antylockdownowy, ale jest też antyunijny, on ma po prostu przerąbany. Więc moim zdaniem on może tylko i wyłącznie apelować do ludzi, że jestem tutaj takim rozszerzonym biurem pośrednictwa karier i pracy, zagłosujcie na mnie, a ja wam pomogę potem się ustawić. Bo ja tylko, że to, czy to jest, czy dojdę do 5%? Tak jak mówię, no mam, znam analityków, którzy twierdzą, że Ziobro na skutek bardzo silnych struktur zbliża się do progu 5%. Ja uważam, że moja opinia jest taka, że może walczyć o 3, ale przyjmuję taką opinię i Państwu ją przedstawiam. Poważni ludzie uważają, że Ziobro jest znacznie silniejszy niż wygląda. Z pewnością, Janku, teraz te ostatnie tygodnie były bardzo ciekawe, natomiast te czekające nas, to już będzie, Szanowni Państwo, na przełomie od 89 roku żyjemy w najbardziej gorącym czasie i spodziewam się, że niedługo będziemy mieli dobre informacje. Koniec dobre, czyli dobre, czyli po prostu, drodzy Państwo, informacja z tego, że Jarosław Kaczyński nie jest już Jarosławem Kaczyńskim, to znaczy nie jest już naczelnikiem. Jest to, że jest Zosią? No Janki. Ale to, drodzy Państwo, Historia bez cenzury, to jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. Polecam ten numer. Putin Han to jest materiał o tym, dlaczego Rosjanie są tacy, jacy są, dlaczego kradną, mordują, grabią. Wbrew temu, co mówi papież ostatnio, rozpływając się, że nad humanizmem narodu rosyjskiego, to Rosjanie są bardziej znani z okrucieństwa i z krabieży, i z kradzieży. Nazwę Rosjanie nawet zarąbali, uwaga, od obecnych Ukraińców, bo tak było nazywane ich państwo, przeszło na początku gdzieś tam w X wieku i dotyczyło to nazwa Rusi Kijowskiej, a nazwę Rosja wprowadził Piotr I. Wcześniej było to po prostu Carstwo Moskiewskie. Moim ulubionym tekstem w tym numerze jest prezydent USA wybitnym związkowcem, co nie szokuje, dopóki nie usłyszycie Państwo, że chodzi o Ronalda Reagana. Ten Ronald Reagan, guru prawicy, był sześciokrotnie wybierany na szefa Związku Zawodowego Aktorów i wywalczył dla nich najlepsze warunki finansowe w historii, dzięki którym dzisiaj aktorzy są multimilionerami, a niektórzy nawet miliarderami dzięki swoim rolom. To są, drodzy Państwo, też jest tutaj tekst, który ja polecam, bo jest mój, ale jest ciekawy, o kłamstwie, o Westerplatte.
O tym, jak naprawdę wyglądałaby obrona Westerplatte. 82 lata po zakończeniu kampanii wrześniowej, tak naprawdę wojny obronnej, ta kampania to tak strasznie deprecjonująco wygląda. Warto o tym dyskutować. Wcześniej też było warto. Legenda o tym, że Polacy się bronili niezłomnie, jest bardzo piękna, ale nieprawdziwa. Tak naprawdę od 2 września nastąpił bunt, nastąpiły wzajemne nawet rękoczyny, które doprowadziły minimum do śmierci sześciu ludzi. Być może to nie były rękoczyny nawet, a po prostu strzelaniny. W niektórych wypadkach zastrzelony został na przykład legionista Jan Gembura, który otrzymał polecenie, rozkaz od Henryka, od majora Sucharskiego, który dowodził obroną, aby poddał składnicę, żeby wywiesił białą flagę. Ponieważ Sucharski miał rozkaz obrony przez 12 godzin, wypełnił go z nadatkiem i chciał oszczędzić życie żołnierzy. Natomiast jego podwładny, kapitan Franciszek Dąbrowski, który przejął dowodzenie, uważał, że składnica ma obowiązek się bronić. Ten stan zawieszenia trwał kilka dni. Bardzo ciekawe jest to, bo ta obrona wyglądała zupełnie inaczej niż wszyscy myślą. Polecam w Historii bez cenzury, jeszcze drodzy Państwo, z takich tekstów, które są w tym numerze. Jest jeszcze bardzo ciekawy tekst o patencie na Sowietów. Finowie wbrew wojennej arytmetyce, drodzy Państwo, obronili niepodległość. Rok 1939, rok 1940, Sowieci rzucili przeciwko Finlandii gigantyczną armię, której liczba była większa niż cała męska populacja Finlandii wówczas. I czy tam jakoś, czy chodziło nawet o tych o dorosłych mężczyzn, ale była to gigantyczna kwota. Tutaj są dokładne dane. I nie dali rady. Dlaczego nie dali rady? Bo się okazuje, że silna motywacja i doskonały plan obrony, plan, który opracował Mannerheim, sprawiły, że co prawda wojnę Finlandia przegrała, ale zabrała do ziemi tylu Sowietów, tylu Ruskich, że Rosjanie uznali, iż ewentualne kontynuowanie wojny jest po prostu kompletnie nieopłacalne, ponieważ Finowie się tak świetnie bronią, że wygrana w tej wojnie będzie po prostu bardzo, bardzo kosztowna. To tak tytułem tego, jak należy planować wojnę. To naprawdę bardzo polecam Fiński sposób na niepodległość, Historia bez cenzury. A oprócz tego polecam standardowo naszą książeczkę. Kamiński to jest nasza książka do nabycia, drodzy Państwo, na stronie kapitalbook.com.pl, a także, drodzy Państwo, w innych dobrych księgarniach. To jest książka, dzięki której Państwo możecie się dowiedzieć, co ma do ukrycia i co próbuje ukryć obecny szef bezpieki PiS-u Mariusz Kamiński. No i zapraszam też na naszą stronę internetową wieści24.pl. Koniecznie nas tam odwiedźcie. Zrobiliśmy dla Was listę największych afer PiS-u. Jest już ich 817 i wciąż rosną. W ostatnich dniach było więcej. To jest lista, którą dziennikarze wieści dla Was specjalnie aktualizują. Bardzo polecam, Szanowni Państwo, i mówię do zobaczenia.